tym słowie, kochani, chcę podzielić się z wami na progu nowego roku szkolnego, który zaczynamy pewnym słowem, które mam w sercu. Duchu Święty, prowadź nas w tym Słowie, otwieraj nasze serca i umacniaj nas. Amen. Każdy z was ma różne troski, zmartwienia, kłopoty i potrzebujemy Bożej pomocy. Potrzebujemy uzdrowienia, uwolnienia, potrzebujemy odpowiedzi na różne też nasze pytania. Wiem, że z nimi się zmagacie i macie szereg trudności w pracy, z dziećmi, z wnukami. Chcę was zaprosić w tym nowym roku, który zaczynamy, do pewnej drogi, pewnej przygody. To znaczy, aby więcej otrzymać od Pana łask, aby więcej przyjąć właśnie światła Bożego, uzdrowienia, uwolnienia, odpowiedzi na różne pytania, a także by Bóg przybliżył się do nas, chcę was zaprosić, abyśmy też się przybliżyli do Boga poprzez pewien krok wiary, który będzie polegać na tym, że podzielimy się z Panem Bogiem naszym czasem. Że raz w tygodniu, w pewnym momencie jednego dnia oddasz Panu Bogu troszeczkę czasu dla Niego, by Go posłuchać, ale też w tym kroku wiary zaprosisz Go przez modlitwę do serca i otworzysz się także na drugiego człowieka. To znaczy małe spotkanie w twoim domu z Jezusem, czyli domowy krąg biblijny, prościutkie, zwyczajne. Chcę was zaprosić i w tym nowym roku uczyć się z wami tej pewnej rzeczywistości wiary. Jestem przekonany w sercu, że jeśli otworzysz Panu Bogu takie kolejne okno, przez może najpierw pół godzinki tylko, raz w tygodniu w swoim domu, tam gdzie żyjesz, nie musisz wychodzić. I przeżyjesz domowy krąg biblijny, może najpierw sam z sobą przez parę miesięcy, może z kimś bliskim, a potem kogoś nowego zaprosisz po prostu do siebie, to przez to otwarte nowe okno do twojego domu, do twojego serca, do twoich spraw, Bóg wleje nowe, wielkie światło, nowe łaski, obdaruje cię, przyjdzie z pomocą. Więc proponuję wam krok wiary, ale też w czasie tego małego spotkania, jeden dzień w tygodniu, przez pół godziny, zobaczysz, jak wyjdzie, może nawet przez 15 minut. Dzisiaj chcę tym, którzy rozpoczną tą drogę, dać takie 8 stron opracowania małej instrukcji, króciutkiej, jak rozumieć to spotkanie, jak się do niego przygotować, jak przygotować się do rozmowy z ludźmi, których zaproszę, jak przygotować Słowo Boże i tak dalej, krok po kroku. I tym, którzy dziś już zdecydują się, chcę przyjąć Boże błogosławieństwo, chcę przyjąć więcej Bożej mocy, Bożego światła, zacznę już, chcę dać, po prostu dać taki jeden egzemplarz Słowa Bożego i komentarze na 120 spotkań, 120 spotkań z Ewangelią Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i Dziejami. I tą moją instrukcję przygotowaną dla was, byście tu mieli szczegółowe wyjaśnienie i zobaczyli, że takie spotkanie może trwać nawet 15 minut na początku.
Nie musisz dużo czasu oddawać Bogu. Potem pół godziny oddasz, ale zobaczysz przemianę. Zobaczysz działanie Boże. Zobaczysz odpowiedzi Boże. Zobaczysz, jak to Ciebie zmienia. Twoje serce pod wpływem Słowa Bożego się zmienia, jak Twoje otoczenie się zmienia, bo wpuściłeś światło, a światłem jest Chrystus. On mówi, ja jestem światłością świata. Więc dla tych, którzy rozpoczną, zdecydują się na konkretny dzień, najpierw może na kwadrans, zobaczycie, że tu jest to przedstawione, na pół godzinki może przez parę miesięcy będziesz sam, ale potem uda ci się kogoś zaprosić i podzielisz się wiarą i wtedy Bóg przyjdzie do ciebie. Kiedy w końcu zaczniemy dzielić się wiarą z innymi, jak pierwsi chrześcijanie w swoim domu. Pierwsi chrześcijanie w swoim pokoju. I to nie musi być duże spotkanie. Wystarczy, że weźmiesz jedną koleżankę, dwie koleżanki, trzy osoby, cztery góra. Nie może być dużo osób. Malutko osób, które będą czytały z Tobą Słowo, karmiły się. Ty będziesz dzielić się z nimi wiarą, modlitwą, Słowem i przez to Bóg przyjdzie z łaskami, gdy Ty zaczniesz się dzielić. Bo zobacz, co jest, że my wszystko wciąż bierzemy dla siebie. Jak mało my się dzielimy z innymi wiarą. Jak mało my ewangelizujemy. I stajemy się zamkniętym gettem. Tylko dla mnie. Wszystko dla mnie. Ta wiara dla mnie. To wszystko, co czytam, słucham, dla mnie. Moje dla mnie. Z kim się dzielisz? Ja Cię zapraszam, by właśnie w czasie tego spotkania domowego kręgu biblijnego rozmodlić serce, wczytać się w Słowo, jeden rozdział Ewangelii, jeden psalm. A może na początku tylko jeden rozdział Ewangelii, albo nawet połowę rozdziału, albo nawet tylko psalm. Tu opisuję to w tym narzędziu, które jest elastyczne, zmienne, prościutkie spotkanie jak dla dzieci w przedszkolu. Prościutkie. Musi być prościutkie. Dlaczego? Żeby każdy łatwo to zrobił. I na przykład Gosia ma dużo czasu wolnego. Ania, możecie przed południem sobie zrobić dla koleżanek. Tak. Możecie zrobić sobie wieczorem. Wybrać dowolny czas, dowolny dzień, kiedy wam pasuje. Ale nie zapraszacie potem tych, którzy są z wami, chodzą do kościoła, takie tłuste ryby, tylko takich, którzy nie wierzą. Takich, którzy poszukują. Takich, którzy słabiej wierzą. A gdy przyjdzie ci taka tłusta ryba, która już jest 20 lat w kościele, powiesz, dziękuję ci, to nie jest dla ciebie. To nie jest spotkanie dla ciebie. Ja chcę szukać tu rybkę, świeżą i nową, bo macie być rybakami ludzi. Jedną osóbkę. Jak powiesz mi, za jakiś czas mam jedną osobę, to ja ci szampana dam. Bo o to chodzi. Ale taką osobę, która może chodzi do kościoła, ale nic nie rozumie. Ma różne pytania, dylematy. Rozumiecie, o co chodzi? Która poszukuje, która się gubi. I nie bój się. Twój pokój w Twoim domu wystarczy. Pół godzinki, potem może godzinka, wystarczy. To nie jest spotkanie długie, to nie jest spotkanie trudne, to jest bardzo prościutkie. I tutaj przedstawiam wam tą metodę. Chwileczka modlitwy, lektura Słowa Bożego, chwila potem odpowiedzi na to Słowo, echo Słowa, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, chwała Ojcu, zakończenie, krótka herbata już przygotowana, czajnik gotowy, nawet na stojąco. I dziękuję. Przyjdź za tydzień o tej samej porze, w tym samym dniu, na tą samą godzinę. Ja czekam na ciebie i rybka twoja jest w sieci. A ty ją karmisz. Karmisz, macie oczko, macie akwaria, macie oczka. Karmisz tą rybkę co tydzień, co tydzień, co tydzień. A potem ona staje się rybakiem i za rok mówisz... Kaśka, dziękuję już ci.
Ty już musisz sama zacząć, już nie będziesz tu przychodziła, to nie jest już spotkanie dla ciebie. Ty założysz swój taki krąg i pomnażanie takich kręgów. Amen? Prościutka metoda, sieć do połowu. Zapraszam cię do takiego kroku wiary. Spróbuj. I kto chce dziś, zapisze się u Litki tam na listę. Bo to jest krok wiary, to jest pewne zobowiązanie. Umawiamy się. Spróbujesz. Spróbujesz, zobaczysz. Może najpierw będziesz sam. Może nawet dobrze by zacząć samemu. Albo w małżeństwie, albo z synem, córką. Ale potem nową rybkę. Zapisujesz się, podejmuję decyzję, spróbuję, będę prowadzącym domowy krąg biblijny. I Litka ci wręcza dzisiaj trzy rzeczy. Zapoznajesz się z metodą, czytasz dokładnie, może będziesz mieć pytania, to za tydzień odpowiemy na te pytania. Tutaj będziemy odpowiadać na pytania, będziemy mówić świadectwa i w tym roku będziemy pracować i uczyć się domowych kręgów biblijnych. Co wtorek również. Kącik ewangelizacyjny na temat ewangelizacji w domu. Ktoś powie, ojejku, po co tam w domu? Jedna osoba przyjdzie do mnie. Zróbmy na placu spotkanie wielkie na jasnych błoniach. Wyjdźmy na ulicę. Ja już to wszystko przerobiłem. Kochani, wierzcie mi. Przedstawiam wam metodę sprawdzoną, prościutką, która nie wymaga kosztów, wysiłku, tylko Pismo Święte. Bardzo dobrą metodę sprawdzoną w Kościele przez ostatnie 50 lat. Ja jej nie wymyśliłem. Nie jestem twórcą tej metody. Ja uważam tylko, że warto spróbować. Nic nas to nie kosztuje, nic. Tylko ten czas oddany i pewien krok wiary. Panie Boże, chcę, może najpierw będę na pustyni sam, z Tobą, przed obrazem, przy stole, świeczka będzie się tylko paliła, ale potem Ty mi pokażesz, jak mam być rybakiem ludzi, jak mam tą siecią elastycznie operować, kiedy wprowadzić psalm, trzy, cztery proste pioseneczki i uczę tego nowego brata lub siostry modlitwy Słowem Bożym. On spotyka Jezusa w Słowie, zmienia się jego życie, zmienia się życie rodziny. Możesz to robić w swoim domu, możesz to robić u kogoś, nie musisz być gospodarzem, właścicielem mieszkania. Warto by spróbować, by zacząć. Bardzo was o to proszę. Będę o tym przypominać, będziemy o tym mówić. Uważam, że to jest dla nas ogromnie korzystne, budujące, wartościowe dla nas, bo gdy będziesz dzielić się wiarą i zrobisz coś też dla drugiego człowieka, coś więcej od siebie dasz, Bóg wleje ocean łaski w ciebie, w twoje życie. Więc zapraszam was w przygodę wiary, bardzo prostą i skuteczną. I owocną, bardzo skuteczną, bo opartą na relacjach z ludźmi, na bliskich, normalnych relacjach. Więc spróbujcie, bardzo was o to proszę. Amen.